książę. Więzień we własnym zamku. Zniknął stry miecz ze szlachetnym kamieniem umieszczonym w głowie. Zniknęła rycerska tunika, pas i trzewiki. Zniknął hart ducha, młodzieńcza butność i odwaga. Zniknęło niemal wszystko. Pozostał jedynie młodzieniec w jasnej, podartej koszuli, którą znaczyły brunatne, zaschnięte plamy. Dwóch sługów zakuło go w kajdany zgodnie z poleceniem nowego władcy, po czym zostawiło go samotnego w lochach. Jeszcze niedawno słuchali kochanego przez lud króla dnia. Od lat pełnili u niego wierną i pokorną służbę. On nigdy ich nie uciskał, karał tylko w ostateczności, nawet nie podnosił głosu. Wystarczyło tak niewiele, by zmienili stronę i zaczęli słuchać kogoś innego. Króla Nocy. To on napadł na zamek. To on podstępem wkradł się do królewskich pokoi, by zabić władcę jego małżonkę. Syn oszczędził. Przynajmniej na razie. Książę siedział w zimnej, wilgotnej celi. Tak wiele zmieniło się w ciągu ostatnich godzin. Wcześniej warunki były znośne. Król nie dbał nawet o swoich więźniów, którzy zostali wypuszczeni po przejęciu zamku przez Króla Nocy. Pozostawili po sobie niedojedzone resztki, do których dorwały się szczury. Gryzonie zdawał się zawsze wiedzieć, gdzie i kiedy się pojawić, by dostać darmowe jedzenie. Jednak uciekły, gdy tylko zjawiły się sługi, wlokące za sobą młodzieńce. Nie przejęli się tym, że rzucili syna swojego władcy na wilgotną słomę, któryś z więźniów musiał potrącić stojący pod ścianą dzban, gdy w pośpiechu opuszczał swoje więzienie. Nie tak to wyglądało za czasów ojca chłopca. Nigdy nie doprowadził lochów do takiego stanu. Dbał o to, by nie rozpoczęła się epidemia, która pochłonęła nie tylko więźniów, ale też pozostałych mieszkańców zamków i okolicy. Sam książę też nie wyglądał najlepiej. Nie przypominał się z portretu, który artysta ukończył przed miesiącem. Na nim był prawdziwym następcą tronu, pełnym energii do walki za swój lud. Wyglądał na rycerza, gotowego podjąć każde wyzwanie, a szczególnie te pozornie niemożliwe do wykonania. Miał zostać królem, podobnym do swojego ojca, dbać o kraj i walczyć z jego wrogami. Teraz był tylko pobitym chłopcem, oczekującym na wyrok, który miał niedługo zapaść. Jednak już wiedział, że nie skończy się dla niego uwolnieniem, ale długim cierpieniem zakończonym jeszcze okrutniejszą śmiercią. Król Nocy znany żył ze swojej zbrodniczej natury, której zawdzięczał krwawy przydomek. Dlatego książę nie mógł liczyć na ocalenie w chwili niesprawiedliwego sądu. Mimo to, gdzieś w ciemnych, z rozpaczy zakamarkach serca, pojawiła się iskierka. Na razie mała i niewiele znacząca w porównaniu z ogromem smutku, przytłaczającego młodzieńca. Jednak się paliła. Nie pozwalała się zgasić. Na nowo pojawiając się w mroku. Dawała księciu nadzieję na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Że może uda mu się opuścić cele i zawalczyć o swoje. Że może gdzieś na zamku pozostał przynajmniej jeden człowiek pragnący mu pomóc.